Co to ten Gothic? To coś na Unreal Engine 5? Nie. Unreal Engine. Szczerze, przeżytek, kiedy masz Gothica. Live. Modów dużo jest. Przyspieszenie czasu też, żeby było milej. Dubbing stworzony przez AI. No jest, generalnie jest życie, tak? Słyszysz tą muzykę? Piękna. Wzruszyłem się. Gothic 3 na modach. W końcu. Modpack. Gramy na modpacku. Plus przyspieszenie czasu. Plus widoczność itemów. Gdzie są pokazane. I co jeszcze? Chyba tyle. Z tych ważniejszych rzeczy. Poziom trudności trudny, ale bez alternatywne C, bo głupie jest. Ja nie lubię. Słyszysz? Czy modpack dodaje nowe misje? Modpack tworzy z Gothica 3 prawdziwego Gothica 3. A nie podróbę, która wyszła w 2006. Wydmuszkę Gothica, rozumiesz? To będzie prawdziwy Gothic, taki jak powinien wyjść na premierę. Rozumiesz? Balance Ultimate. A po co Black Blue? Teraz to luj, gramy. Bo będzie się kręcić. Ty! To potem. Nie wiem, czy będzie z polskim dubbingiem. Ten. Gdzie modpack pobrać? Pisz Gothic 3 modpack. Pierwszy link. Ty, skipnąć ten filmik, czy niech leci? Skip? Dobra, pieprzyć. Zobacz to. Zobacz tą grafikę. Ja pierdzielę jak Gothic. Widać wszystko? Chyba git. Widzisz to? Oczywiście lagi, bo to Gothic 3. Żeby nie było za fajnie. Co to w dupę za mody? Modpack. Dobra, ty, bo chyba za głośno. Wybaczcie. Wybaczcie ten początek. Dobrze jest? Gramy na trud. Gramy na trudnym, ale zarapadne. Jak się blokuje? Dobra, jeszcze raz. Fall start. Magiem? Nie, no wojem gramy. Mag to jest nudziarz. Dobra, save'a zrobię. Jak szybko save się robi! Ty, pamiętam. 100 lat temu, jak grałem w tą grę. Klikałeś się w 5 i szedłeś się wysrać, zrobić obiad. Szedłeś do szkoły na 10 lekcji. Ty to kumasz? Dobra, spamujemy chłopa. Fak, go by zabije teraz. O, ty szmata. A czemu on mnie aż tyle bije? Ha, bo spacją się skacze, a nie chowa broń, okej. Dobra, trochę łuku dla widza. Po ile ja biję łukiem, bo się wyświetla? Nie, łukiem to się grać nie da. On mnie zabije, ty! Ty, czemu on się podpalił? Ogniska podpalają na modpaku? O kurde, nice. Dobra, jak oni zabijają, to ja dostaję expa, to nie ma sensu ich się tłuc. Jak się robi szybkie przeszukanie? A właśnie, pokażę wam mody dodatkowe. To, zobacz to, zobacz to. Klikasz i pokazuje, czy jak czegoś nie przegapiliśmy. Jakiegoś itemu, wiesz o co chodzi? I patrz jeszcze ten mod. Oglądaj. Widzisz to? Gra na erę TikToka. Nie ma czasu grać gry. Wszystko się za Twoja szybko kolej. nudzi. Jest era TikToka, a nie era gimnazjum i grania w gry na slowmo. Ty, on ma zbroję tego? Najemnika z Gothica 2? Cheater! Zobacz to! Ani kroku dalej. Piękny dubbing. Dobra, ubijmy go. Ochroniarz Nie trzeba było Prakaza. ze mną zadzierać. Nie jest za głośno? Chyba git. Ja ci pokażę.
Dodaj sobie konsolę i game moda. Konsolę to twój stary w lombardzie zostawił, żeby pić dalej. Ścierwie pieprzony. Dobra, oglądaj. Oglądaj, oglądaj. No i zarapadnę przez ciebie. 5. I patrz, da się pić potki. Ty, ale gdzie mnie potek leczy, co jest? Czemu gra jest utrudniona? Nie no, nie dam rady przejść tej gry w takim razie. Dobra. Ardea uwolniona. U buntowników 4. Ej, u kogo gramy? Nie wiem czemu dubbingu nie ma. Ale nie wiem czy w każdej misji będzie, bo nie w każdej chyba będzie. Albo się zacięło. Bo to Gothic. Dobra, on coś pierwszy, później z nim gadamy. To jest Lee. Pamiętasz go z Gothica? Jezu, nie grałem w Gothica z 10 lat. Nie, grałem ostatnio jak speedrun był. Może z 3. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Tak, jest, jest. Modna decyzja. Którzy pomogą. Słyszysz to? AI. AI. Prawie całą Myrtanę. Potrzebujemy pomocy. A, spotkałem już orków. Nie stanowią dla mnie żadnego wyzwania. Nie bądź taki zarozumiały. Nie wiem skąd pochodzisz. AI. Życie tutaj wygląda zupełnie inaczej. Lepiej bądź ostrożny, dopóki nie zorientujesz się, w jakiej jesteś sytuacji. Konsekwencje twoich lekkomyślnych działań mogą być nieprzewidywalne. I a, zapomniałem ukraińskich Myrtany, no. Jak i wszystkim w twoim towarzystwie. Uważaj, co mówię. Nie boisz się żadnych konsekwencji, nawet najbardziej nieprzewidywalnych. Masz rację, lepiej uważać na konsekwencje. Rozumiem, będę cichy jak mysz pod miotłą? 1. Nie boję się żadnych konsekwencji, nawet najbardziej nieprzewidywalnych. Widzę, że albo jesteś głupcem, albo rzeczywiście niczego się nie boisz. Mam nadzieję, że tego nie pożałujesz. Dobra, to AI takie, o, no da się słuchać. Lepsze to niż jak byłaby tu cisza i trzeba byłoby samemu czytać, szczerze, nie? Jak uważasz? Jasne, czemu nie? Ja uważam, że dużo lepsze. Lepiej uważaj, co mówię. Dobra, ty trzeba zlutować miasto teraz, tak? Co jest? Jak się otwiera drzwi w Gothicu? Tylko tego nam trzeba. Jak się drzwi otwiera w Gothicu, ty? Tam są jakieś itemy, nie mogę ich podnieść. G? Nie. One się później otworzą? Nie pamiętam tego. Ale tu ogólnie dużo rzeczy jest dodanych, których ja nie znam. Ja nie grałem nigdy na modach w Gothica. Zawsze grałem w zwykłego. Co najwyżej wgrywałem te patche takie, żeby gra w ogóle działała. Wszystko tak nie może. Zbugowane? No to Gothic. Mogą być bugi. Ty, wszędzie są drzwi! Nie mogę okraść wioski? Lewy przycisk myszy i W? No nie działa, to nie jest Gothic 2, staruszku. Gorzej już być nie może. Dobra, tutaj coś było. Jasne, czemu. Tylko czemu jest coś na górze? Widzisz to? Dziwnie się skacze. Przewodnik otwierania zamków. Co to jest? Nie kojarzę tego itemu. W Gothic 1 to było? Ten przewodnik? Ja go nie znam. Da się szybko czytać? Kurde, nie da się. Już to wiem. Kosze, nie da się przeszukać. Łóżka jakoś dziwnie wyglądają. Pamiętam, w Gothicu 3 były takie z sianem. Z siankiem były łóżka tutaj. A jemu chatę mogę ukraść? Okraść w sensie? Chyba nie. Nie ma tu nic ciekawego. Z tym drzwi otworzysz. Czekaj, jak to przeczytać? Tak to. Zdolności złodziejskie plus 2. To mi tylko zdolności złodziejskie daje. Co ty pieprzysz? Nie daje to nic więcej. Y? My na tym Y-ku chyba non-stop on trzeba grać.
żeby nic nie pominąć. Dobra, chłop nie żyje, tego okradnę. Gdzie był teleport do tego miasta? Nie ma tu nic ciekawego. Kurde. Tu są drzwi. Ty, ale ja nie mogę na drzwi w ogóle klikać. Te drzwi, to chyba nie będzie się dało ich używać w tej grze. Co to w dupę jest? Zacznijmy od początku. Złamany. Co jest? Zacznijmy od początku. Tak jest już źle. Złamany. No jak? Ej, nie było tego też. Takiego otwierania zamków w Gotiku. Fajne. Podoba mi się. Nie ma tu nic. Nic tu nie ma. Było? Co było? Co było? Nie było takiego otwierania zamków w Gotiku. Ty głupi. Mnie to nie przeszkadza. Dobra, jest coś jeszcze w tej wiosce? Znaczy się mieście, bo to są miasta. Nie ma tu nic ciekawego. W Ryzenie było. Kogo obchodzi Ryzen? Martwa gierka. Pograj se w Gotika albo Lola. A nie mi pieprzysz o Ryzenie. Rozumiesz? Jeszcze się pochwal, że w Alexa grałeś. Chłopcze, nie jesteś fanem. Nie jesteś fanem Gotika. Nie jesteś. Ty zoba. Angar. On chyba był na pustyni normalnie, nie? Kurde, dawno nie grałem w Gotika trójkę. I nic nie pamiętam. Znaczy się pamiętam coś tam, że wiesz, że smoki były gówniane. Jak to podnieść? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Wilk podkreślenie Sparty dał na Golibordę 5 zł. Dziadek zagraj pod żydowskiego asasynka złodzieja. Like. Dzięki, dzięki. Czekaj, pozbierajmy resztki. Aha, to ludzi pokazuje. Inos. Ale nie wiem, chyba nie będziemy grali magiem. Ja maga nie lubię w Gotiku, nigdy nie lubiłem maga. Mag to taki nudziarz zawsze był. Granie magiem to nuda, giga, wiesz? Zgadzasz się? To stoisz i te kule ognia puszczasz, nic się nie dzieje. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Jak wejść do tej chaty? Czemu tu wszędzie są drzwi? W końcu i tak cię do tego zmuszą. Nie rozumiem. No dobra, dobra, grajmy, grajmy. Idźmy pogadać teraz z koleżkami naszymi, widzowie. Tam byliśmy, tak? Tak, 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 tak. Zresztą... Ty, nie byliśmy tam! Chciałeś mi okłamać. Czy tam było zamknięte coś? Tam jest teleport? Na górze? Nie. Jak daleko Redok pójdziesz, wrócisz, to się otworzy. Okej, okej, okej. Ty, ale gramy Orc, czy gramy Buntownik? W teorii można Orka, bo ja nie wiem... Ja chyba raz przeszedłem Orkiem kiedyś. Dobra, ciekawi mnie, czy oni mają dubbing też. Tak wiele ci zawdzięczamy. A, z nimi się nie da pogadać. Dobra, czekaj, z nim się da pogadać. Co masz wspólnego z Xarda z orkami? Co ma wspólnego Xarda z orkami? Orkie? Można orka, no. Tak. Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. No way. Zdradził nas. No way. Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Tak, głupia świnia. Bez mojej magii, paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Gdyby to było takie łatwe. Hamlar. Hamlar? Gdzie znajdę ludzi gotowych strzec wioski? To jest dodatkowy quest. Musisz się udać do Redok. Kilka dni temu przybył tu dobrze uzbrojony mężczyzna. Nazywa się Tristan.
Orkowie chcieli go zniewolić, więc musiał tu zostać. Da się neutralnie przejść? A, Adanosem. Ale Adanosem i tak trzeba było kogoś tam ubijać. Dobrze, walczysz jak na tu siocha? Dobrze walczysz jak na. Po twojej posturze miałem cię za swojego. Odwal się, chuderaku. Wybacz, ale... Może tego nie widać, ale moje ciało to prawie same mięśnie. Skąd pochodzisz i dlaczego jest taki chudy? Ja przybyłem z Korinis. To była... To AI, Boże. A ja nie bardzo przepadam za rybami. To ja jest tak... Co się stało zanim przybyliśmy? Ciężkie, ale damy radę. Orkowie nigdy nie przepuszczą okazji do zdobycia nowych niewolników. Jeszcze do niedawna Ardea była wolna. Wolna od orków, ale też wolna od rebeliantów. Orkowie jest lepsze niż cisza, nie? Przejęli kontrolę. Wtedy rozpoczęła się selekcja. Chcieli zabrać ze sobą wszystkich zdolnych do pracy farmerów, kowali, alchemików i innych mieszkańców miasta. Co? Dokąd zabierają niewolników? Najczęściej do starożytnych świątyń, ruin lub kopalń. W zasadzie wszędzie, gdzie można... Ja nie grałem żadnego gotika z dubbingiem AI. ...czy dłuta i młotka. Orkowie czegoś szukają? Kto wie, może zakopanego skarbu. Nie bardzo wiem, jak ci pomóc. Idź do Redok i tam zapytaj. A może dostaniesz odpowiedzi, których szukasz. Co to za zwój wskazuje na kieszeń? Co? Co to za zwój? Nie, jaki zwój? Ach, zwen zwój. Zabrałem go przywódcy. Napity chłop. Krakas akurat nie patrzył. Co? Gdy zaczęła się ta cała jatka. Ukradłeś mu go? Nie, tylko dlatego, ukradłeś że wydawał się ważny. Czytał ten zwój wielokrotnie, za każdym razem unosząc przy tym brew. Po czym rozglądał się wokół nerwowo. Wyglądało na to, że kogoś szukał. Z reguły nie robię takich rzeczy, ale... Oczywiście, oczywiście, że nie. I wtedy go chwyciłem. Położył go na stole, gdy rozpoczęła się walka. I to było... Chyba nie ma czarnoskóry w gotiku. A nie. Będziesz się tak dalej zachowywać. Angar. Mogę zobaczyć zwój? Najpierw sam chcę go przeczytać. To wciąż ta sama. Co to za zwój? O cholera. Co się stało? Wygląda na to, że oddziały orków są rozmieszczone wszędzie wokół nas. Sardas we własnej osobie nakazał im podbicie wschodniego wybrzeża. Pokaż mi to. Trzymaj. Mam nadzieję, że nie pojawi się tu więcej orków, bo inaczej marny nasz los. Wszystko będzie w porządku. Dobra, zmieńmy temat. Głos. Co jest w Redok? Obóz buntowników. O jest różnica. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Saturas? Tak, ale te bestie ano są ta, on był czarnoskóry. Agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Krystan, jakie bronie? Wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz dwuręka? Ja zawsze do ręką grałem w Gothica. No dobra, gruby. Dzięki za info. Do zobaczenia. Y. Co ja kliknąłem? Kliknąłem T. Co to w dupę jest? Tu są mody, o których nie wiem, ale się dowiem. Dobra, będzie git. Czekaj, czyli mówisz widzu, że ja mam iść do Redok i potem się drzwi otworzą? No dobra, czekaj, podejdźmy do nich, pogadajmy. Diego! Jest za kola. Czekaj, jak się patrzy oczami? Ty, ale Diego ma inny ryj. Tak, w Gothiku 3. Miło się z tobą gadało. Tu mam taki bardziej jak w starym Gothiku. I w ogóle pancerz ma. Jaki grassman za 3 lata, witam. Nice to wygląda, ten modzik. Ty, on ma pancerz łowcy smoków z Gothika 2. Daj spokój. Milton normalnie wygląda, nie jak stary dziad. Naprawdę myślisz? Ma za kolekcję? Wpakowaliśmy się w kłopoty. Nie mam. I tak cię do tego zmuszą. Ja nie mam. Co tu się stało?
Najwyraźniej orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się jak fala przez te ziemię, zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, co się stało z Lesterem. No ja też. Uważaj na siebie. Olmo topór! Ciekawe, czy to topór Gorna. Czy to było w tym modzie itemy jakby jak w starych gotikach, że ma topór Gorna i tak dalej? Jak za starych czasów, co? Ci orkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardzi. Co z Lesterem? Chyba ja jestem twardy, jak cię widzę. Naprawdę? Co? Myślisz, że... Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Co się dzieje z Lesterem? Miał sprowadzić posiłki. No i tu nie ma, czyli czasem nie będzie głosu, ok? Albo to Bóg, bo to może być... Co masz na myśli? Myślisz, że coś cię trapi. Prawie się z nikim... Co? Czuję się na miejscu. Naprawdę czuję się na miejscu. Wcześniej dobrze znałem zamiary zespołu, mogłem... Jednak na koniec kiedyś, kiedy ty zabijałeś smoki i demony, ja spędziłem większość czasu... Rozumiem? Chyba było... Ciężko było nie zauważyć. Jeśli chcesz, opowiem ci wszystko, co mogłeś przegapić na koniec. Myślę, że nie byłby to zły pomysł. Nie no. Ja mam to czytać? Dobra, wieża Xardasa, wyciągnął je spod gruzu, dobra, to jest fabuła Gothica 2, znasz? Nikt nie ma wstępu do górnej części miasta, kogo wybrałeś? O kurde, czekaj! Co to jest? Harad Mieszkowalstwa... Ej, to ma znaczenie? Co to w dupę jest? Co mi to da? Dobra, czyli czekaj, to da alchemię, tak? To da łuk? A to da co, siłę? Ja idę pod miecze, to chyba Harad. Chyba, że mi to da obdzieranie ze skóry. Brat brata w dupę Harada. Umiejętność kowalstwa da. No dobra, git. Rozumiem, to nawet do ciebie pasuje, okej. Z tego co wiem, paladini wypuścili zwykłego obywatela do swojego dowódcy. Oczywiście, że nie, ja musiałem pozyskać wsparcie jednej z potężnej frakcji. Zostałeś paladynem? Tak. Oczywiście, że nie, dołączyłem do jego ludzi. Morskie fale miały na ciebie zły wpływ? Czy już zapomniałeś, że wstąpiłem do klasztoru? Ty dam, że byłem u Lee. Byłem u Lee. Teraz wszystko ma sens. Okej. Czy Lord Hagen dał ci oko i nosa? Najpierw poprosił o zdobycie dowodu na istnienie smoków. Jednak to już pamiętasz. W końcu amulet trafił w moje ręce. Niestety sługą Beliara udało się go uszkodzić. Potrzebowałem pomocy Watrasa, by naprawić oko. Stary mag wysłał mnie do zaginionej coś tam. Tam musiałem walczyć ze starym znajomym z Krukiem. O! Pamiętam tego złodzieja. Nie, złoczyńcę. Powiedz coś tam. Kruk został karmą dla robaków. Szpon Beliara. Słyszałem o tej broni. Ty, on mi da szpon Beliara? Jak mu powiem, że go mam? W sensie się pojawi w eku. Dałem go Saturasowi, by raz na zawsze pozbył się. Użyłem miecza, by stworzyć z niego magiczną runę. Wziąłem miecz dla siebie, aby użyć jego... Ej! Da się używać szponu Beliara w tym gotiku na modach? Tak? Jopi. To trzecie. Bez tej broni nie bylibyśmy w stanie poradzić sobie ze smokiem żywieńcem. W porządku, co było dalej? Gówno. Resztę już znasz, dobra. Czujesz się lepiej? Ta. W każdym razie to już koniec. Właśnie rozmawialiśmy. Dobra, dobrze czytałem, widzowie? Lepszy ja czy AI? Czy sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem właśnie? Dobra, ty. Lares, czy tam Lester chyba był w porcie, tam na dole, to możemy pójść. Albo pogadać najpierw z Lee. Nie, pójdźmy na razie na dół. Miło się z tobą gadało. Ty, widać roślinki? Ty, to roślin chyba nie pokazuje.
Jak tego się podnieść, nie? A, pokazuje, dobra. Git, git. Ty, ładny ten gotik, tak szczerze. Jak na to, ile to ma lat? Nie? Sierwojad? Dawaj. Patrz, wygląd starego. Widzisz? 77. On ma 400 HP! Nie wiem, czy moby nie są wzmocnione na tych modach. Mięso i jajo. Nie wiem, do czego jajo było. Tam chyba był Lester, nie? Czekajcie, zbierzmy roślinę jakim. Ty, a gramy tak zwany ten? Że wiesz, wszystko zbieramy i koksimy postać konkret. Tylko tego nam trzeba. But. Ty, Fatras! Złe wieści! Nie będzie posiłku! Widzę. Co się stało? Idź szukać statku. Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim. Poziom trudności trudny. Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Klasik. Niewiele jest rzeczy, których stary nie skin ma. Czy raczej miałeś coś potrzebnego? Chyba trochę popił. Jak po upadku bariery. A ty jednak zachowałeś po tym wszystkim normalny kolor. Byłoby lepiej, jakbyś nakramił ryby, a nie robił na swój pancerz. Przypomnij mi nie tylko ty. Nakramił. To już się lepiej czytam niż AI. Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. Ale chyba się jeszcze spotkamy. Zbroja? Gdzie? Dobra, czekaj. But i but. Nie, to Bill. Y? Dobra, kradnijmy ich. O, takie były uszka w Gothicu 3. Takie ja zapamiętałem, a nie takie jak są tam w mieście. Lardo. Ty, to druid? Starszy wioski, co jest? Nie znam go. Ale dodali. Ta jeszcze skrzynkę trzeba okraść. O nie. Złamany. Dobra. Kostur, skilki jakieś, woda. Okej, okay, woda. Tu coś jeszcze jest. Aha, to jest tam niżej, to wyłączmy. A. Czekaj, pogadam z Watrasem, bo ciekawi mnie, co on tu w dupę robi. W sumie to ma sens, że on tu jest. Błogosławieństwo za co? Czyli główne postacie nie mają dubbingu AI, a poboczne mają. Nie, Laster miał. Twoje decyzje powinny być dobre, a nie podejmowane pochopnie. Co należy robić? Znać Xardasa. Nikt nie wie, gdzie on jest. Nie wie, to nie wiedza, ta nie wie. Dobra, sam w mordę. Masz jeszcze wiele do zrobienia. Dobra, pogadam z nimi. Bill. Jesteś rybakiem? Tak, dokładnie. Choć raczej byłem rybakiem. Dlaczego już nim nie jesteś? Cóż, widzisz tu pływającą łódź. No właśnie, bez łodzi nie ma ryb. Dlaczego nie zbudujecie sobie nowej to łodzi? To AI dodaje trochę. Nie jesteśmy szkodnikami, poza tym byłby to głupi pomysł. Dlaczego tak sądzisz? Arde jest teraz we władaniu orków. Lepiej, żeby nie widzieli, jak dwoje ludzi pływa sobie po oceanie, idioto. Myślisz, że orkowie wyślą swoją armię na dwóch rybaków? Dlaczego łowisz na brzegu? W pobliżu znajduje się małe molo. Co? Naprawdę myślisz, że orkowie wyślą swoją armię na dwóch rybaków? Może nie wiem, idioto. Ale jedno ale mnie ciśnie. Nie będę ryzykował życia dla jakichś ryb. Dlaczego łowisz z brzegu? W pobliżu znajduje się małe molo? Tak, ale w ten sposób nie można złowić wielu. Elo. Trudno jest złapać kilka beczek w tydzień.
A nawet wtedy nie zawsze. Tak skromną połowę nie da się wykarmić całej wioski. Bij go. Bo mnie obraził dwa razy. Odłóż broń. Hej, przestań mnie bić! Ty, on mi pomaga. Szmato głupia. Ten drań nie ma przy sobie ani grosza. Dobra. Gruby, rudy. Kim jesteś? Nazywam się... Ale on ma mordę. Jesteśmy ostatnimi rybakami w Ardej. Co możesz mi powiedzieć na temat twojej pracy? Bycie rybakiem w tej części kraju... Zawsze biją małego. Ale on ma nowy model twarzy, nie kojarzę takiego z Gotika. W porównaniu z nimi nasze ryby są niewiele warte. Czym są Cape Kraby? Zoltan. Nie słyszałeś o Cape Krabach. To rantas pochodzący z wybrzeża, taki jak cydr. Niestety oba pochodzą z Cape Dan cholera. Rybacy cholera. Z Cape Dan mają wyłączność na połów tych durnych krabów, dlatego są tak zadumani. To jest jakiś quest? Ale teraz ich łodzie są zniszczone. Pewnie chłopcy nie są w stanie tego znieść. I dobrze im tak. Cape Crab. Jak leci? Fatalnie. Musimy jeść te cholerne żółwie i nie mamy nic porządnego do picia. Dodatkowo w okolicznych krzakach kręcą się rabusie Ortegi. A, Ortega, pamiętam. Zanim wszystko się popieprzyło? Zanim wszystko się popieprzyło? Ty naprawdę nic nie wiesz na temat wybrzeża, nieznajomy. Pół roku temu wszystko było w porządku. Paladyni trzymali orków wewnątrz kraju, ale wtedy kilka orkowych statków przełamali nieobronną floty króla i dopłynęli do wybrzeża. Cała nie ma questa, on mi nie dał. Dzięki Spokero. Za 16 lat. Nawet gdy armia króla zdołała odeprzeć przeciwników, wszystko było zniszczone. Bill i ja byliśmy jedynymi, którzy odbudowali swoje chaty. Rabusie Ortegi. Ortega był farmerem uprawiającym ziemię na wybrzeżu. Po tym, jak wszystko się spieprzyło, Ortega jaki quest? Pracowników i postanowił napadać na niewinnych ludzi. Do niedawna regularnie nas nachodzili i zabierali ryby z sieci, a następnie dla frajdy bili nas. Na szczęście od dłuższego czasu ich nie widać. Kto ja wie, też ich pobiłem. Wszyscy poginęli z głodu. Jego brata. Mam przynajmniej taką nadzieję. Uważaj na siebie. Chwilkę się. Dobra, cześć. Starszy wioski jeszcze i ten. Daj spokój. Wątpię, czy masz rację. Tym mamy lepszy item. Obrażenie od ostrza 60, zasięg broni 84. Co tu jest? Siła 430 wymaga? Mnie to nie przeszkadza. Ale jakie DMG? Da się mieć w ogóle tyle siły? Strasznie gówniane te rzeczy. Co ja mam? Ale nadal mi się to nie podoba. Dobra, czekajcie, podejdźmy do tego starszego wioski. Ja w ogóle go nie kojarzę z Gotika. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Aha. Kurczę, wyglądasz na wykończonego. Strop jaskini zwalił ci się na łeb, czy może ostatnie kilka lat spędziłeś na statku? Jakimś cudem, i to, to. Ale spokojnie, i to, to. O mnie się nie martw. Za to ty sam nie wyglądasz za dobrze. Ta, to sprawka orków i ich sztuczek. Chodzi o to, że chciałem wybrać się do Ardy, ostatniej wolnej wioski w Myrtanie. Jak Ardy z Ryzena wcale nie postać? Wolna. Dlatego wciąż tu jestem. Serio? Podobno była tam jakaś niesamowita jatka. Mówi się, że sam wódz Faring słyszał to tak, i jakby to wszystko działo się u niego na dziedzińcu. Co? Ja i moi przyjaciele zajęliśmy się nieproszonymi gośćmi. Co? Byłeś tam. Zaskoczony. Może nie jesteś tak bezwartościowym nieudacznikiem, jak ta cała reszta wałęsających się dookoła bandytów. Kto powiedział, że jestem bandytą? Widziałem, jak wracałeś z plaży. No way. A tam można spotkać dziś tylko bandytów i uchodźców. No, może od czasu do czasu... Precz z uchodźcami. Dobrze mówię, nie? Jeśli mi nie ufasz. Ale on przecież z tobą nie walczy. Przybył tu dopiero niedawno.
Który bandyta chciałby zadzierać z bandą orków? Jesteś szalony. Czy niesłychanym farciarzem? Co? Dobra, przyznam szczerze, że z dystansu sprawiałeś całkiem niezłe wrażenie. Dziwne, to samo myślałem o tobie. Gej. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem. Co jest? Możliwe dyskusje, ale pewnie nie masz teraz na to czasu. Zgadza się. Dobra, słuchaj, nieco. Ubarwiłem fakty. Nieco. Nie mieli do mnie pretensji bez konkretnego powodu. Jakoś mnie to nie dziwi. Wyglądasz jak złodziej. Co jest? Co za dialog? Nie, mój przyjacielu, jestem rojalistą. Co to za dialog? Co się tu dzieje? Masz podejrzanie dużą torbę? Wyduś to z siebie. Co tam masz? Co? Widzę, że nie jesteś głupi. Ale masz torbę. Na złodzieja też nie wyglądasz. W innym przypadku pewnie bym już nie żył. Potrzeba nieco czasu, zanim to zrozumiesz. A więc, co sprzedajesz? Dobra, posłuchaj. To AI tak jest dobre. Skupiam się tylko na wymianie. Zazwyczaj wartość pozostaje ta sama. Podam broń za broń, małą dopłatę. No wiesz, muszę jakoś zarabiać na życie. Jeszcze jedno. Z każdą osobą handluję tylko raz. Powiedz mi... W takim razie powiedz mi, co Lardo Royalista ma na wymianę. Bardziej istotne jest to, co ty masz dla mnie. Zwróciłem uwagę na twój miecz już wtedy, gdy ujrzałem cię na plaży. Rzuci się na mnie? Zrobi niezłe wrażenie. Masz na myśli orkową zgubę i łuk myśliwski? Dokładnie. Mogę im się bliżej przyjrzeć. Nie dotykaj. Come on, Brug. Dostaniesz je, jak tylko zobaczę to, co masz. Otwórz torbę. Otwórz swoją torbę, Lardo. Zaczynam się... Siema, Mario. Daj mi spojrzeć. Kostury, nie jest za głośno muzyka? Narzędzia, wytrychy, miecz. I co, znalazłeś szczura w torbie? Że co? Nie, nie. Zastanawiam się tylko, skąd właściwie wzięła się w niej ta tarcza. Miałeś w torbie tarczę i nawet o tym nie wiedziałeś. Co jest to złodziej? Z dziesiątkami takich jak ty. Musiałem o niej zapomnieć. Zresztą nie jest zbyt ciężka i mogłem nie zauważyć. Co ty pieprzysz? Nie czekaj, dobijamy targu? Co on mi da? Ja mu nie oddam miecza przecież. Dobijmy targu. Cóż, wymienię łuk na tę tarczę. Albo mogę ci dać miecz za orkową zgubę. Jeśli chcesz jaki handlować, miecz? Jedyne co mogę zaoferować, to kostur i zwój. Aha, czyli on da... Ale jaki on mi miecz da? Dzięki Hacer Game za 2 lata, witam. Czekajcie. Czy tego... Ty, wie ktoś o co tu chodzi? Jaki on mi da miecz? Lepszy od orkowej zguby? Zapisać? Ale się boję, że jak dam koniec, to on nie będzie chciał handlować. Bo powiedział, że zawsze tylko raz handluje. Czy będzie chciał? Szybki i niezawodny. Miecz należy teraz do mnie. A oto moja orkowa zguba. Czekaj, co to ma znaczyć? Ten miecz jest ten. Umowa to umowa. Tak, ty. Miecz należy teraz Łysolu. Do mnie. Teraz może i tak, ale kto wie. Może odzyskam miecz, gdy już zginiesz. Uważaj i się nie potnij. Co jest? Rapier. Co? Gdzie ta broń? 65! 5 więcej! Ochrona przed ostrzami, max wytrzymałość. I jeszcze go pobiję. Pobić go? Bije go. Patrz to. Jak śmiesz mnie atakować? No chodź tu. Ani kroku dalej. Co on robi? Przecież nie idę. Nie daj się. Co? Dawaj go. Łysy, dawaj! Ładowanko! Pa, gameplay! Tak się kiedyś grało w gry! Dobra robota! Nic tu nie ma. Co mi dał?
Gówno miał. Ty, gdzie orkowa zguba? Ten drań nie ma przy sobie ani grosza. Czekajcie, muszę zmienić, bo spacją się chowa broń, a nie skacze. Sterowanie. Skok alt. Gdzie on jest? Stań. Nie dobijesz orków bez orkowej zguby? Czemu? Moi ludzie dali mi znać, że jakaś widzka pytała. No tak, tak, Mario. Tylko nie chciała podać igiemi, żebym, wiesz, dla ciebie sprawdził, czy to nie jakiś gej. W sensie to nic złego by było, jakby to był gej jak coś. Ale nie dostałem niestety na priv IG, wiesz? I tego. I no i nie wiem nic. Ty musisz się dobijać do widzki. Czyli tak. Tu są moby, ta? A gdzie questy się patrzy? Którym? Nie ma questa na moby, co tutaj stoją. No nie wiem, jaka widzka, bo się nie pokazała. Musiałbym zobaczyć donaty, jaki nick miała. Może jest na czacie jeszcze. A właśnie, patrz to! Widzisz to, co ja robię? Niczym twój stary na plantacji. O kurde. Silne wilki są? 600 HP ma wilk. Ile ma ten? Padł. 50 expa, tylko taki silny mob? Szmato przyspamuje. Dobra, ten rapier jest giga. Save. Ty, ale ich tu jeszcze dużo biega. Zbierać te itemy czy nie? Czy uciec? Nie graj na tym speedzie, będę. Zbieraj. A gdzie moby? One są oznaczone jakoś, te mobki? Jak dałem to Y? Bo ich nie widzę. A są! Dobra, czekajcie, zapis i się dymamy. Ja silnym, w sensie normalnym atakiem biję dwa razy tyle, co szybkim. To tak każdą bronią tak jest, czy tylko z jednoręcznymi? O kurde. Chyba na hita jestem. Dobra. Cztery. Cztery. Już. Ty, podoba mi się to. Te mody. Przyjemnie. Ale ładny jest ten gotik. Ja pierdzielę. To jest jakieś nieporozumienie. Czy to mody tak robią? Dawno nie odpalałem tej gry normalnie. W tej grze trzeba było taki skroczek robić, jak teraz robię. To jest trudniejsza gra niż Elden Ring ogólnie. Ale ja umiem grać. Chodź tu.
Chyba po jego autoataku ja muszę atakować, tak? Kurde. Są kryty w tej grze? Czy nie? Nie pamiętam. Chyba były kryty w Gothiku 2. Czekaj, czy ja mam jakieś inne jedzenie? Energia życiowa to jest HP czy stamina? A wytrzymałość to jest stamina. To zjem sobie chleb. Ty! Dałem przyspieszenie i nie działa na chleb. Czyli wolno trzeba jeść. Aleluj. Nawet się przyczytować nie da w tej grze. Idź spać. Ty w sumie masz rację. Ale zara. Dobra, gadałem już z każdym, tak? To idziemy do wioski. Czekaj, czyli ja mam teraz powiedzieć im, że ukradli statek? Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run, tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Grał ktoś z was na tych modach? Musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukał. Pójdę z tobą. Nie chcę z nim iść. Ale chyba jak to kliknę, to nie pójdę. Pójdę z tobą. Lepiej się rozdzielę. Okej, okay, dobra. Ty poszukaj Xardasa. Jeśli ktokolwiek wie coś... Grałeś Igor? Dobrze. To właśnie on. Jeszcze nie na wszystkich? O. Jestem tego pewny. Powodzenia. No ale na tych, co znasz, to podpowiadaj. Trzymaj się, Milton. Nie martw się, nic mi nie będzie. Ach, ale skoro jeszcze tu jesteś, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Słuchaj, przeszliśmy wiele... Słuchaj. Najpierw ogromna magiczna bariera, potem smoki i wreszcie legendarny Ildorad. Tak, można powiedzieć, że na tamtej wyspie wydarzyło się kilka incydentów. Po prostu wątpię w to, że tamten rozdział naszych przygód został definitywnie zamknięty. Ty, ile lat jeszcze minie zanim AI przejmie ludzkość i będzie dobry dubbing? Co masz chyba trochę, co? Pamiętasz ile jaj smoków widziałeś w Górniczej Dolinie? 4 chyba. No to mamy problem. Oczywiście, że pamiętam. Ja nigdy niczego nie zapominam. To tak dobrze. Ja. Przynajmniej nie muszę przypominać starych historyjek. O co zatem chodzi? O co zatem chodzi? Czy możemy być pewni, czyli że jak wcześniej nie było dubbingu, to był bóg. Poza wyspą. Typical gotyk. Myślisz, że smoki mogą być nawet tutaj? Ależ skąd? To znaczy, mam nadzieję, że to tylko złe przeczucia. Potęga Beliara jest niezmierzona, nawet tu można odczuć jego wpływ. Zatem, rzeczywiście byłoby to możliwe. Smoki mogły się już wykluć. Co? Czekaj. Były smoki w Gothiku 3, ale on gada o tych smokach? Czy o czymś innym? Może to jest jakiś... No, jak jest AI głos, to muszą być jakieś inne. Zatem tu też czeka mnie polowanie na smoki. Smoki potrzebują wielu lat, by w pełni dorosły. A nie, on chyba o nich gada. Te z Górniczej Doliny były raczej wiekowe. Natomiast jeśli tutaj pojawiły się jakieś nowe, to prawdopodobnie są jeszcze całkiem młode. Czy dzięki temu będą nieszkodliwe niczym zwierzątka domowe? Nie, oczywiście, że nie, to wciąż smoki. Nawet pomimo faktu, że trochę mniejsze. Nie no, ale trzeba przyznać, że to AI jednak daje dużo. Jakby tu była ciągle cisza, to mi by się w to grać nie chciało. W porządku. Będę się rozglądał za tymi jaszczurami. Znaczy nie, grać by mi się chciało, nie chciałbyś tego słuchać. Jeśli czytać. Jeśli zobaczysz smoka albo nawet jakiegoś zabijesz, daj mi znać, dobra. Wtedy zastanowimy się, co dalej. Kawerowy. Tylko chyba jakiś inny tam był. Speed up, jakiś Gothic 3. Dlaczego? Przecież wiesz, że wcześniej znakomicie się sprawiało. Jego energia spoko, ma swoje źródło w świętych mocach bogów. Jednakże to stara magia runiczna koncentrowała moc amuletu. Niestety teraz zniknęła ona niemal całkowicie. Czyli co? Więc to tylko błyskotka. Wisiorek bez żadnej mocy? Tak, niestety. Jeśli spróbowałbyś porozmawiać teraz ze smokiem, ten najpierw połknęłyby cię w całości, a potem zwrócił amulet, bo mógłby wywołać u niego niestrawność.
Wystarczy, już rozumiem. Pamiętaj, daj mi znać, jak tylko natkniesz się. Nie grałem nigdy w Gothica 3 na modach. Tak, Miltenie, tak właśnie zrobię. Co tam? Piraci. Co tam? Kranie zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć. Gorn ma oczy jak wiedźmin. Mamy pewien problem. Jaki problem? Widzisz? Porozmawiaj ze starszym wioski. Czyli... Czekaj, chodzi o tamtego, co siedzi tam na dole? Rozmawiałem ze starszym wioski. I co proponujesz? Najpierw musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili orkowie. Jeden z nas musi się dowiedzieć, gdzie ukrywa się Xardas. Nekromanta wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orków. Chyba powinieneś się zająć Xardasem. Skąd weźmiemy nowy ekwipunek? Wiesz, jak to działa. Bierz, co tylko zdołasz. Grałem, nie pozwól, żeby ktokolwiek ci to zabrał. A, rozumiem, gry mi wrzuca. Na pewno zdobędziemy od nich dobry ekwipunek. Weź to, co należy do innych! Ja pierdzie. Co to było? I wtedy będzie w porządku. No dobrze, to daj mi swój stary pancerz. Chwila! Nie to miałem na myśli. Ila! Wiem. Niemniej jednak chciałbym go mieć. Co chcesz robić z tym rupieciem? Orbita jest swój armor? To było głupie, żeby schodzić na ląd bez żadnego pancerza. Mimo tego, że ci takowy oferowałem. Tak, masz rację. Jeśli jednak pójdę tak spoko, Grimim. Stawię. Zanim zdążę dobyć miecza. A oglądaj się statnie? Tak, myślę, że powinniśmy jednak temu zapobiec. Przecież dopiero co zostali naszymi najlepszymi przyjaciółmi. W porządku. Dostaniesz to dziurawe, Bacielie. Chyba nie muszę ci mówić, że nie zapewni zbyt wielkiej ochrony. Jest tak samo dobry, jak wyświechtany. Jaki głos. Grunt, by w środku walki nie spadły mi spodnie. Myślisz, że to by zaskoczyło orków? Śmigło dla orka. Upadliby na kolana i zaczęli oddawać mi cześć. Dla ciebie nigdy nie ma wystarczająco szaleńczej bitki, czyż nie? Do odważnych świat należy. Co planujesz? Znasz mnie. Jestem wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Jest duża różnica, ale i tak jest git. To terytorium orków. Obloce znaczy, dla orka? Jeszcze jaką ork ma knagę dużą? Na południe. Widziałem kiedyś. Na pustyni na pewno czeka jeszcze nie jedna okazja. Uważaj. Dał mi ten armor? Czej, on mi dał nie ten, co ma na sobie, to co on mi dał? Zniszczona zbroja cienia. Nie, to tak jak on ma. Jak się spojrzeć na siebie z przodu? Da się? Wiem jak, to stara gra, patrz to. Patrz to, to stara gra, więc trzeba tak. Kurde. Poczekam i popatrzę. Luj. R? Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nie ma nic takiego. Kontynent jest wystarczająco duży. Czemu? Co się dzieje? Znajdź odpowiednich nauczycieli. Co on pieprzy? Czemu on się na mnie rzucił? Coś mi dał. O, mam teleport. Co on mi dał? To magia. On mi dał coś? Wiem, człowieku, wiem. Podbisz wschodni brzeg. A, to jest tamto. Cechy cechach przywódczych. Dowódca. Umiejętność, która pozwala zebrać trzech towarzyszy w grupie. Co to jest? Ja to nie mam tego tak to. Zupa z chrabąszcza? Zupa z chrząszcza to w jedynce było. Nie, to w jedynce ta zupa była, co leci w Song Requestie. Zupa a la snaf. Najpierw mała przerwa. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Tak, zupełnie jak za dawnych czasów, co? Dzięki, że zatrzymałeś ich swoim toporem. Cóż, muszę przyznać, że walka z nimi sprawia mi niezłą zabawę. Nie jest za głośna muzyka? Powiedzcie. Miałeś dużo szczęścia i twoje drżące nogi też. Ty też nie wyglądasz na słabeusza. Co teraz? Nie, okej. Pójdę poszukać buntowników. Ole, różnica głos. Część nadal żyje.
Czekaj, co? Do zobaczenia. A on nie prowadził mnie do Redok? Nie wierzę w ani jedno słowo. Trzymaj się. Heimdall, dobra, idę spać. Tylko mam nadzieję, że się nie przeteleportują NPC-ty, jak pójdę spać. Ale dziwne to wyro. Nie, nic się nie stało. Ej, ale ładny ten gotik jest. Czekaj, tam jeszcze były NPC-ty. Tam był Angar. Kor Angar. Nie złażyć. Walka przy twoim boku to sama przyjemność. Nazywam się Tristan. Jestem. A, to o nim gadał Heimdall, tak? Wcześniej cię nie spotkałem. Nie pochodzisz stąd, prawda? Tak. Przypłynąłem z Korinis. Słyszałem o tym. Ej, on wygląda jak ten, co się z Pudzianem bił, ten gruby. Muszę cię ostrzec, kontynent jest teraz niespokojny. Co w KSW komentuje? Zdobyli już prawie całą Myrtanę. Pozostała tylko stolica. Myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie z takimi problemami sobie radziłem. Nie bądź taki zarozumiały. W ten konflikt zaangażowanych jest wiele stron. Juras, no, Juras. Jeśli wybierzesz właściwą. Każde twoje. Ta zbroja ma, rzeczywiście. No tak, nie było jej w trójce chyba. Tylko pogorszyć sytuację. Więc lepiej czy bądź była? Ostrożny, dopóki nie pamiętam. Zorientujesz się w sytuacji. Chyba nie było tej zbroi w Gothiku 3 normalnie. Masz na sobie niezły pancerz. Wiem, został wykonany z płytek pełzacza i jest bardzo wytrzymały. Miałem podobny pancerz, zrobiono mi go w Korinis. No to miałeś wielkie szczęście. Wilk go robił. Stworzyć taki pancerz. Dostałem go od kowala Manniga. Ja pierdzielę, ciekawa nazwa kowala. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy wziął coś za swoje usługi. Ja pierdzielę. Twórcy moda rasiści. Coraz bardziej lubię moda ogólnie. I to nie chodzi o to, tylko o coś innego teraz mam na myśli, to drzewo. Co możesz mi powiedzieć o sytuacji w wiosce? Tu, w tej dziurze. Nie jest za dobrze. Przybyłem tu kilka dni temu, nie było tu bezpiecznie i do tego orkowie mnie złapali. Myślę, że bardziej zainteresuje cię sytuacja w Myrtanie. Do niedawna królewscy paladyni kontrolowali Faring i Vengard, aż przybył jeden z czarnych magów. Zardas. Jakimś cudem udało mu się odebrać magię paladynom i magom ognia. To był koniec. Orkowie zaatakowali zamek Farin, a następnie miasto Vengard. Potem jak armor pod rękę? Magiczną barierę, by chronić zamek w Vengardzie, nie można jej zmniejszyć ani usunąć. No ale królowi udało się wciągnąć pod barierę trochę orków i dlatego reszta armii czeka przed nią. Czy wiesz, jak Xardas pozbawił magii magów i paladynów? Nie byłem aż tak bardzo. Armor ma wymagania jakieś? Żeby go założyć? Co się stało? Teraz muszę poszukać swojego ekwipunku. Musi gdzieś tutaj być. Skąd to wszystko wiesz? Byłem w szeregach osób, które walczyły z orkami. Robiliśmy na nich zasadzki od czasu do czasu. Czailiśmy się w cieniu lasu na jakichś orków. Dialogi głośniej, zaraz podgłośnij. Zabijaliśmy ich, zanim zdołali wyciągnąć broń. Nie wiem, czy to coś zmienia. Nie, teraz muzyka jest za cicho. A ty jak dostałeś się do tej dziury? Nie jest za głośno teraz? W upadku Faring i Vengardu wojna została przegrana. Royaliści musieli zejść do podziemia. Kilku z nas znajdziesz w miastach. Reszta przygotowuje się do kontrataku w lesie. Moim zadaniem było szukanie ludzi takich jak ty. Amlar potrzebuje wsparcia dla wsi. Boi się, że orkowie powrócą. Muzykę boi się, że orkowie powrócą. To rzeczywiście spory problem. Niespokojnie się zrobiło w pobliżu wybrzeża, a koło bariery kręci się mnóstwo orków. Na szczęście wiem, gdzie się znajduje leśny obóz buntowników. Mogę cię tam zaprowadzić i porozmawiasz. Aha, sobie czyli z ich on przywódcą. Prowadzi do Redok. Czekaj, nie klikam tego, bo on chyba mnie zaprowadzi wtedy, a ja chcę jeszcze z każdym pogadać. W ogóle save'a zrobię.
Kurde, znowu kliknąłem to. Tylko co to jest? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę